Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się kobietą legendą. Państwo do mnie piszą, mailują, proszą, abym zajął się różnymi sprawami na swoim kanale i postanowiłem się niektórymi sprawami zajmować. Jedne są warte tego zajęcia, drugie są mniej ważne. Ale postaram się w miarę możliwości, jeżeli Państwo przesyłają, proszą mnie, będę tutaj starał się pewne sprawy wyjaśniać, zwłaszcza, że no, mamy takie możliwości dzisiaj. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się, powiedziałem, kobietą legendą, Wandą Rutkiewicz, himalaistką, która jako pierwsza kobieta zdobyła Mount Everest, potem weszła na K2. Mówię kobieta legenda, ponieważ jako pierwsza kobieta tak daleko w góry zaszła. Jako pierwsza kobieta dokonała czegoś, co jest niemożliwe. Proszę Państwa, jako pierwsza kobieta 16 października 1978 roku o godzinie 13:35 weszła na Mount Everest. To był wyczyn niesamowity, ponieważ to była pierwsza Polka, ale też i kobieta, która pokazała, że można wejść. Później były już same sukcesy. W 1982 roku Wanda organizuje kobiecą wyprawę na K2. Ale dopiero w 1982 roku ta sama wyprawa kończy się fiaskiem. Dopiero za trzecim razem w 1986 roku himalajska jako pierwsza kobieta na świecie i pierwsza Polka zdobywa K2. Opłaca to oczywiście stratą swoich najbliższych. Wielu himalajstów ginie na tych wyprawach. W 1990 roku przeżywa kolejną tragedię, ale także zostaje plotka rozsiana, że ona nie weszła na szczyt. A szczyt, na jaki wchodziła, muszę się tutaj posiłkować, co jest napisane, żeby nie nagadać głupot, Annapurny. Poszła plotka, że ona tego szczytu nie zdobyła. Pokazywała zdjęcia robione nocą, udowadniała, niestety nie wierzono jej. Zebrały się komisje, które w końcu uznały, że zdobyła szczyt. Niestety polska komisja oczywiście też uznała, że zdobyła, ale jeden z głównych z tej komisji, kiedy ją spotkał na schodach, powiedział: wiesz, my ci przyznaliśmy, że zdobyłaś, ale ja ci i tak, kurwa, nie wierzę. Przepraszam za te słowa, ale tak to było. Ta kobieta walczyła o pokazanie, że kobieta potrafi, że kobieta nie jest tylko do ścierki i do garka, ale do wielu innych rzeczy. I wreszcie, niestety, 13 maja 1992 roku zginęła w górach. To jest data, którą uznaje się za jej śmierć. Pragnę podkreślić, że miała 49 lat, kiedy wydarzyła się ta tragedia w górach. Proszę Państwa, naszym celem tutaj jest jakby obalenie pewnych mitów. Na internecie krąży wiele teorii spiskowych, że przeżyła, że uciekła do Tybetu, że zamknęła się w klasztorze. Wszystko pięknie, ładnie, to pasuje, to jest miłe, ale tutaj chcę rozwiązać te wszystkie jakieś teorie spiskowe. Państwo mnie o to prosili bardzo mocno, żebym nawiązał jako medium, bo przecież jestem medium i transkomunikator, kontakt z Wandą Rutkiewicz. I właśnie to czynię, zrobiłem to i w tym filmie chcę Państwu pokazać, jak było naprawdę od źródła, ponieważ już wiem pewne rzeczy, które się wtedy w górach wydarzyły. Proszę Państwa, cała legenda, która urasta przy wszystkich himalaistach, nie jest aż tak wielką legendą, to pierwsze. Oczywiście nie mówię o wyczynach, tak? Ale mówimy tutaj o rzeczach typu między sobą, działania, czy pomagamy sobie nawzajem. Proszę Państwa, w moim świecie, tak? Jest pełno różnych ludzi zawistnych. Nie widziałeś, nie kontaktujesz się, jesteś pomylony. Tak jak do niej mówili. Nie byłaś, nie dałaś rady, oszukałaś nas. Tak się dzieje. Opowiadania są różne. Nawet o tym słyszałem ze źródła, że Francuzi pobili się z Włochami pod Mount Everest, kto ma pierwszy wchodzić. Podstawiali sobie świnie, różne rzeczy. To, proszę Państwa, jest niesamowite, ale w tamtych czasach, być może teraz też,
ta kobieta legenda brnęła do przodu i pokazywała, że można, jeżeli ma się pasję. Jako kobieta, tak, że nie jest tylko do garka i do ścierki, ale że kobieta może bardzo wiele. I tutaj się będziemy posiłkowali trochę Wikipedią, a więc przeczytam, co do tej pory wiemy, jakie mamy informacje, co zgromadzono. Zaginęła w maju 1992 roku podczas ataku szczytowego na Kanchenjungę wraz z Carlosem Carsolio. 12 maja o godzinie 03:30 wyruszyli w górę z obozu czwartego na 7950 metrów. Po godzinie 12, po 12-godzinnej wspinaczce w głębokim śniegu, Carsolio stanął na wierzchołku. Schodząc napotkał Wandę na wysokości ponad 8200 metrów. Mimo braku sprzętu biwakowego zdecydowała się przeczekać noc i kontynuować wejście. Następnego dnia, według ówczesnego komunikatu Ministerstwa Turystyki Nepalu, uznało prowadzenie akcji ratunkowej za praktycznie niemożliwe, a informacja o zaginięciu Polki dotarła do Polski po prawie 2 tygodniach, 25 maja 1992 roku. Jej ciała nie odnaleziono. Proszę Państwa, i teraz jako medium przekażę Państwu to, co udało mi się od niej usłyszeć. Być może będzie to kontrowersyjne, ale to jest przekaz od źródła. Państwo już wiedzą, że ja w wielu takich rzeczach jako medium pracowałem, pokazywałem różne filmy, a więc tutaj też jako medium mam wiadomość. Po pierwsze, co usłyszałem, to, że jest jej dobrze i że spełniła się. To znaczy, że po tamtej stronie jest dobrze i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które dokonała. Usłyszałem także, że ktoś, kto kocha góry, zostaje z górami. Może to dla nas brzmieć bardzo dziwnie, ale tak się stało. Zapytałem się, dlaczego została, nie chciała wracać. Usłyszałem, że chciałam iść do góry, wierzyłam, że dam radę. Dlaczego zostawili cię przyjaciele? Dlaczego nie chcieli po ciebie iść? Przecież przyjaciele nie zostawiają przyjaciół. Odpowiedź padła: przyjaciele tak. Dalej nie było co komentować. Zapytałem się, czy warto było. Powiedziała: tak, warto było. Bo pokazałam, że kobieta nie jest tylko od szmaty, od ścierki, od garków, ale może bardzo wiele dokonać. I ja dokonałam. Pokazałam, że kobieta jest także równouprawnioną osobą żyjącą na tym świecie. I to pokazałam. Pokazałam, że jako kobieta można zdobywać szczyty, nie tylko te górskie, ale każde inne. I powiedziała mi, że pozwala na ten przekaz, abym wszystkim mógł to powiedzieć. Zapytałem się, jak nastąpiła śmierć. Odpowiedziała, że zamarzła. Czekała, myślała, że da radę przeczekać noc, a rano ruszy do przodu, ale osłabła, zamarzła i przeszła na drugą stronę. Dlaczego jej nie pomogli? Pytałem jeszcze raz. Powiedziała: tak to bywa. Każdy walczy o siebie. Walczyli o swoje życie, poszli, zawinęli się i tyle ich widziałam. Ale mówię, przecież mogli. Odpowiedziała: nie wnikaj w szczegóły. Nawet nie wiesz, jak tam jest. Przyjaciele są tylko w domu, kiedy rozmawiają, a potem, kiedy jesteśmy tam, każdy walczy o siebie. To dziwne. Może tego nie zrozumiesz, może tego nikt nie zrozumie. Ale tak to było. A ja parłam do przodu. Zapytałem się, czy Bóg tak chciał, abyś została w górach. Nie, odpowiedziała, Bóg tego nie chciał. Ale tak się stało. Czy Bóg chce, aby były wojny? Nie, nie chce, ale one są. Jest to podejście ludzi i podjęcie przez ludzi tej sytuacji. Zapytałem się, czy to nie jest trochę jakby samobójstwo twoje. Godzisz się, zostajesz, nie chcesz schodzić, wierzysz, wiesz, że możesz odejść.
Nastąpiła cisza, a za chwilę mi odpowiedziała: czy można nazwać samobójstwem człowieka, którego zostawia się samemu sobie i ucieka? Nie. Liczyłam, że wrócą, że mi je ściągną. Ale nie napierali. Kiedy powiedziałam, że chcę zostać, nawet nie napierali, nie zostawaj, idź ze mną. Aha, zostajesz, no to zostań. Zszedł, poszedł. Poprosiłam go także, żeby zostawił mi spodnie swoje, będzie mi cieplej. Uznał, że spodnie mi nie są potrzebne. Czy mogę coś jeszcze dodać? Ale powiem jedno, odnalazłam się na tej drugiej stronie. Powiedziała mi, że mieszka gdzieś w górach, że jest jej dobrze, że musiała do siebie dojść, że wiele rzeczy zrozumiała, ale dokonała czegoś niemożliwego. Pokazała, że w życiu można zrobić wszystko. Nie powinno się, co prawda, dodała, przeciągać. Nie powinno się igrać z losem, ale powinno się pokazywać, że jesteś zdolny do wszystkiego. A pokazała, że kobiety mogą bardzo wiele. I taki był to przekaz. Krótki, bo ona też była taka krótka w wypowiedziach, nie rozkliwiała się, więc i taki ten przekaz był. Ale pozwoliła mi jeszcze na przekaz transkomunikacyjny. Poprosiłem ją, czy uda mi się ją nagrać na radio. Powiedziała: tak, parę słów powiem, abyście mnie słyszeli. Powiedziałem jeszcze coś niesamowitego. My, jako zwykli ludzie, oglądamy tylko sukcesy. Ale powiedziałem mi, że w środowisku alpinistycznym panuje, nie tylko u nas, ale i w samym świecie, panuje po prostu wielkie bagno. Jest chora, niezdrowa rywalizacja. Kto pierwszy gdzie dojdzie? No tak jak opowiadała mi, kiedy wspomniałem wcześniej, że Francuzi pobili się z Włochami, kto ma pierwszy wejść na Mount Everest. Fruwały prawie namioty. To jest rywalizacja, to jest walka. Każdy za wszelką cenę chce coś udowodnić. I nie patrzy na to, że stwarza zagrożenie dla innych. Ale nie tylko tam, jak mi powiedziała. Tu, kiedy jesteś na miejscu, w tych strukturach wszystkich, tam też dochodzi do takich tarć. Poza tym, wielu, których wyrusza w te wyprawy alpinistyczne, nie mają takiego przygotowania, ale mają kasę. Sama też zrobiła kiedyś, że wzięła jednego, ponieważ zapłacił za połowę wyprawy, a wiedziała, że przygotowanie ma żadne. Tak to działa, tak to funkcjonuje. Powtarzam, tak jak i w naszym środowisku, w moim, tak, już o tym mówiłem, ale jest, że nie wierzymy sobie, mówią, to się nie udało, to nie wyszło, są różne wróżki, zębuszki, jedna taka, druga lepsza. Panuje chora rywalizacja, niezdrowa, tak jak i w naszym, tak i w innym, ale w każdym środowisku. Ale w tym powiedziała szczególnie i obyś wszystkiego nie chciał wiedzieć, nie musiał wiedzieć i na tym poprzestańmy. Tak mi powiedziała, uśmiechając się do mnie, skończyła ten dialog. Proszę Państwa, zajmiemy się teraz transkomunikacją z panią Wandą Rutkiewicz. Powiedziała, że pomoże nagrać się, a więc zobaczymy, jak nam to się uda. Tu mamy radio, mamy przygotowany sprzęt. Będziemy nagrywali na Olympus poprzez mikrofon, a później to włożymy do komputera i będziemy odsłuchiwali, co nam wyjdzie. A więc robimy przekaz. Musimy znaleźć tutaj dobrą częstotliwość. Tu transkomunikator Marek, tu transkomunikator Marek, Polska Stacja Transkomunikacyjna Pomost. Proszę o nawiązanie łączności z Wandą Rutkiewicz. Jeżeli słyszy mnie Wanda Rutkiewicz, niech powie tak coś, żebym zrozumiał. Tu transkomunikator Marek, tu transkomunikator Marek, Polska Stacja Transkomunikacyjna Pomoc. Proszę o nawiązanie łączności z Wandą Rutkiewicz. Jeżeli słyszy mnie, proszę nawiąż łączność. Tu transkomunikator Marek, tu transkomunikator Marek. Polska Stacja Transkomunikacyjna. Proszę o nawiązanie łączności z Wandą Rutkiewicz. Jeżeli możesz, proszę odezwij się do mnie. Niech twoi opiekunowie pomogą. Czy możesz się odezwać? Czy słyszy mnie Wanda Rutkiewicz?
Wanda, jeżeli możesz, przekaż coś tak, żebym zrozumiał, że to ty. Wanda, jeżeli możesz, przekaż coś dla tych, którzy będą cię słuchali. Wanda, jeżeli możesz, powiedz coś tak od siebie, abyśmy zrozumieli, że to mówisz ty. Podłóż się pod ten głos i powiedz coś, co robiłaś, jak żyłaś. Powiedz coś tak od siebie o górach, tam gdzie chodziłaś. A co się stało podczas ostatniej twojej wyprawy? Dziękujemy ci, Wando, za rozmowę. Proszę Państwa, no i to wszystko, co udało nam się dowiedzieć o pani Wandzie Rutkiewicz, o naszej polskiej legendzie. To na dzisiaj wszystko, co osiągnęliśmy. Myślę, że ciekawe to było przeżycie dla nas wszystkich. Uszanujmy. I proszę, jeżeli ktoś komentarze będzie tam wpisywał, lajkujcie, podbijajcie do góry, wtedy będziemy mogli kolejne wrzucać filmy, ale proszę o rozsądne wpisywanie komentarzy. Uszanujmy panią Wandę Rutkiewicz. Już nawet nie chodzi o mnie w tym wszystkim, ale o człowieka, o Wandę Rutkiewicz, legendę, tak? Należałoby się pomodlić za jej duszę w tym wszystkim, co zrobiliśmy, a nie pisać komentarze, które mogą być obraźliwe. Wszystkim bardzo Wam dziękuję za maile, za to, że piszecie, że podajecie mi jakieś propozycje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie pierwszy projekt to jest Wanda Rutkiewicz, potem będą kolejne. Jestem szczęśliwy, że mogę do Was mówić. Nie wiem, jak Państwo, że mnie widzą, ale to różnie bywa. Także wszystkiego dobrego, dziękuję i do kolejnego zobaczenia.